Witam wszystkich jeszcze raz. Jest mi ogromnie miło, że znowu Państwo tak licznie odwiedzacie naszą galerię. Naprawdę dla organizatorów to jest taki budujący widok, także dzięki wielkie, że jesteście z nami. Dzisiaj wyjątkowa okazja, spotkanie z fotografią Tomasza Gutelotego. Nie ma dzisiaj z nami autora, ale jest z nami pan Zbigniew Bruski, dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, i pan Jerzy Zegarmiński, agencja Zegar, organizatorzy tej wystawy. Ja chciałam powiedzieć, że ogromną mam przyjemność i dziękuję za to, że możemy tę fotografię tutaj prezentować. Jest to w Olsztynie chyba druga duża ekspozycja Gutelotego. Pierwsza była wiele lat temu, więc to są zdjęcia, których Państwo na pewno jeszcze nie znacie, a nie znacie na pewno z naszej galerii. Prace z różnych lat, fotografia przyrodnicza. Mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli z oglądania tych prac ogromną przyjemność. Ponieważ organizatorem i wieloletnim przyjacielem jest pan Zbigniew Bruski, przyjacielem Tomasza Gutelotego, więc ja bym poprosiła w takim razie o to, żeby opowiedział i o tej przyjaźni, i o wystawie, i o twórczości fotografa. Zapraszam. Kłaniam się Państwu bardzo pięknie. To nie pierwsza ekspozycja, którą tutaj przyszło mi otwierać, ale poprzednie były tak bardzo dawno temu, że ani ja sobie nie przypominam Państwa, ani Państwo pewnie mnie, natomiast arcydzieła z Lwowa, dwie kolekcje Fibaka pokazywaliśmy właśnie w tej przestrzeni wystawowej. Bardzo mi miło, że mogę w tej sytuacji po raz kolejny w Olsztynie być, w tym pięknym mieście, no mieście, w którym i rodzinnie jestem związany, bo większa część rodziny mojej małżonki to właśnie z Olsztyna i z pobliża Olsztyna, między innymi Patryki. Także tym bardziej miło. Cieszę się, że mogę być. Dziękuję pani dyrektor za zaproszenie. Tomasza Gutelotego poznałem w 2000 roku, czyli no już kawałek czasu, jeszcze jako bardzo młodego chłopaka, dwa lata po tym, jak zdobył pierwszą nagrodę w Press Photo w kategorii przyroda za te dwa młode gepardy i ta malutka gazela. Niestety nie udało mi się go namówić, żeby to zdjęcie w tej retrospektywie, bo tak należy traktować tę wystawę dzisiejszą, żeby pokazać właśnie tamto zdjęcie, dzięki któremu wszedł do kanonu sztuki światowej, bo to zdjęcie jest publikowane w większości krajów świata w podręcznikach historii sztuki. A więc to niebywała rzecz, że Tomaszowi Gutelotemu udało się właśnie tamtą fotografią. Później oczywiście wielokrotnie powtarzał sukcesy, bo jest 8-krotnym laureatem Nagrody World Press Photo, czyli najważniejsze nagrody dla fotografów na świecie, dla artystów, fotografików. I umówiliśmy się w 2001 roku, kiedy pokazywał u mnie premierę światową wystawy Idąc za deszczem, gdzie właśnie po raz pierwszy to zdjęcie tych gepardów i tej gazeli młodej się pojawiło. Mamy taką niepisaną umowę, o czym pani dyrektor wspomniała delikatnie, że mamy wyłączność na, jako Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, na pokazywanie wystaw Tomasza Gutelotego w Polsce. I korzystamy oczywiście z tego, a myślę, że też dzięki Jerzemu Zegarmińskiemu, bo ja nie ukrywam, że nie miałbym czasu, prowadząc jedną z największych galerii w Polsce, Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, nie miałbym czasu zajmować się jeszcze dodatkowymi zajęciami. I dzięki takiemu człowiekowi z pasją jak Jerzy Zegarmiński i jego agencja, która rzeczywiście mnie tam molestuje, mogę tak powiedzieć, mobbinguje wręcz czasami, i mówiąc, że pokażmy tu, pokażmy tam, realizujemy właściwie kilka wystaw równocześnie, niedługo Edwarda Dwornika, a wcześniej Franciszka Starowiejskiego, do którego też mieliśmy wyłączność, a więc no, staramy się, żeby rzeczywiście przybliżać w wielu miastach Państwu to, co najlepsze w polskiej sztuce. I myślę, że Tomasz Gutelotego to jeden z najwybitniejszych fotografów świata, porównywany z pokoleniem starszym, o pokolenie starszym Salgado,
I podobna tematyka, chociaż Salgado zajmuje się głównie mrowiem ludzkim i morderczą pracą ludzi, ale też właśnie pokazywaniem tej wielości wielu, wielu osób naraz. Tak tutaj Budzowaty, chociaż nie wystrzegał się w przeszłości również projektów, których zajmowali go ludzie, między innymi zawodnicy sumo, czy Shaolin, tak, czy no, pani no, można powiedzieć, lżejszych obyczajów z Nikaragui czy z Meksyku. W swoich projektach głównie zajmuje się właśnie fauną, zwierzętami. I na tej wystawie, jak mówię, retrospektywnej, można tak to określić, ta wielość, ta mnogość, no może rzeczywiście porażać nawet, tak bym to określił, ale zarazem jest fascynująca. Każde z tych dzieł Tomasza Budzowatego jest swoistym obrazem. To nie tylko fotografia, ale obraz, dzieło sztuki najwyższej klasy. I to jest bardzo istotne w obu przypadkach, bo jeszcze chcę wspomnieć również właśnie o Salgado, że dwa lata temu obaj mieli wystawę równocześnie w Polsce. Salgado znakomitą wystawę w Lublinie, a Budzowaty w Sopocie. Tę samą, chociaż powiększoną nieco o takich 300 pocztówek, których tutaj nie pokazujemy, bardzo podobnych, to ujęcie obok ujęcia, można powiedzieć, dosłownie w jakichś sekundowych albo nawet mniej niż sekunda odstępach, ale wszystko to, co najlepsze w tej wystawie, w zdecydowanej większości jest tutaj w BWA w Olsztynie, za co jeszcze raz jestem bardzo pani dyrektor wdzięczny. Zapraszam na kolejny projekt Budzowatego 29 czerwca przyszłego roku do Sopotu. Znowuż premierowa wystawa, tak jak się umawialiśmy z Tomaszem. Tym razem zaskoczenie będzie pełne, bo będzie feria barw, kolorów, co u Budzowatego jest niespotykane, można powiedzieć, bo głównymi kolorami to czerń i biel. Jak Państwo widzicie, tu jedynie na dwóch fotografiach, czy na trzech, jest trochę zieleni i żółci, a tak generalnie to są tylko te dwa dominujące kolory. Pozwolicie Państwo, że, bo wiem, że będzie tutaj niedługo wielka polska artystka Magdalena Abakanowicz, że ją zacytuję na zakończenie. Mianowicie ona nie pisze o Budzowatym ani o Salgado, ale generalnie ten cytat idealnie się odnosi właśnie do tej wystawy. Czuję onieśmielenie wobec ilości, gdzie liczenie już nie ma sensu, wobec niepowtarzalności w tej ilości, wobec twórców natury w stadach, gromadach, gatunkach, gdzie każdy osobnik podporządkowany masie zachowuje cechy różniące go od innych. Gromada ludzi, czy ptaków, zwierząt, owadów, czy liści to tajemniczy zbiór wariantów pewnego wzoru. Zagadka działania natury, nieznoszącej dokładnych powtórzeń, czy nie mogącej ich dokonać. To wielka polska żyjąca rzeźbiarka Magdalena Abakanowicz, jak ulał, idealnie pasuje do wystawy Tomasza Budzowatego. Serdeczne pozdrowienia od Tomasza, który podróżuje, realizuje ze swoją żoną Melody Było Nic Dominikany, realizuje kolejny projekt, no, wychowuje również dzieci, bo już czwórka, dwie córki z Melody, dwie syn i córka z poprzednią małżonką. W związku z tym ma sporo obowiązków. Głównie właśnie podróże i realizacja nowego projektu, o którym Państwu tutaj wspomniałem. Zawsze jak rozmawiamy ze sobą, to zazdroszczę mu tego, że ma tyle czasu, tyle pasji, a on mówi, głównie to mam możliwości. Bo gdyby nie możliwości, to pewnie tych obrazów, tych dzieł sztuki, tych wspaniałych fotografii by nie było. Dziękuję Państwu uprzejmie. Dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze podziękować naszemu partnerowi, który sponsoruje w części tę wystawę, Deutsche Bank. Nie ma dzisiaj z nami pani dyrektor oddziału, pani Agnieszki Czerwińskiej, ale są przedstawiciele Deutsche Bank, których bardzo serdecznie zapraszam. Pani Izabela Barbera, i opowiedzą
Państwu o niespodziance, którą przygotował, bardzo atrakcyjną niespodziankę, którą przygotował dla Państwa Deutsche Bank. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić przy tej okazji. Dzień dobry Państwu. W imieniu Deutsche Bank w Olsztynie bardzo się cieszymy, że możemy współuczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu. Przygotowaliśmy niespodziankę dla jednego z Państwa, czyli dla kilku osób. Przy wejściu są takie krótkie ankiety, które należy wypełnić. No i wylosujemy później nagrody. Główną nagrodą jest weekend w hotelu Azmur, razem z pakietem spa. Mam nadzieję, że ta atrakcja będzie naprawdę ciekawa. Bardzo dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz partnerowi i zapraszamy Państwa również do skorzystania z tej okazji i do tej dobrej zabawy. I za ile? Za 15 minut, za 20 minut będziemy losować. Także teraz macie Państwo czas na oglądanie, ale też na zastanowienie się, jak prawidłowo odpowiedzieć na pytanie. Ja chciałam jeszcze na koniec podziękować bardzo serdecznie swoim współpracownikom, a zwłaszcza ekipie montażowej, bo rozmawialiśmy dzisiaj tutaj z panem dyrektorem, że no rzeczywiście wystawa jest piękna, jest pięknie podana, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie tak trudna w montażu z uwagi po prostu na ciężar tych obrazów, więc serdecznie dzięki panowie. Jeszcze raz dziękuję, zapraszam do oglądania i spędźcie miło Państwo czas. Zapraszam w przyszłym tygodniu też być Państwa na kolejną wystawę fotograficzną.